No i tak, mamy filmik, część druga, czyli płatne strefy parkowania w Radzeju Podlaskim. Tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam parkingi pod Lidlem. Lidlem, pod Biedronką. Proszę bardzo. Pokazałem Wam, jak wyglądają płatne parkingi miejskie. A teraz zobaczcie, Lidl. Jestem tutaj 15 minut po mojej wizycie na bazarku. 15 minut, czyli jest ta sama godzina. To nie jest tak, że tamto był, nie wiem, środa wieczor, wtorek wieczorem, a teraz jest środa rano. Nie, jest środa. Widzicie? Zobaczcie. Jest godzina 14:27. Na bazarku byłem przed 14. Tak więc widzicie, tutaj handel kwitnie. Tak wracając do tych opłat. Jak to w ogóle wygląda? Podjeżdża się na parking, chce się zaparkować, tak? No muszę pójść do tego parkometru. Muszę, powiedzmy sobie, wprowadzić tam dane mojego pojazdu, czyli numer rejestracyjny, wpisać ile czasu tam zamierzam stać i tak dalej, i tak dalej. To już zajmuje jakiś czas. Z tego powodu ludzie stają na krótko i nie wykupują. Ci bardziej odważni. Ci mniej odważni nie stają, albo idą do parkometru, płacą i wracają. A przecież każdemu się dzisiaj śpieszy. Zaraz przejdę do tego wątku. Zobaczymy, co się dzieje pod Małą Biedronką. A widać, co się dzieje. No, co się dzieje. Proszę bardzo. Tutaj zrobimy kółko. Paliwo drogie, ale cóż. Dobra, to nie będę zbytnio tutaj się roz... Wszystko jest zajęte. Nie ma sensu wyjeżdżać. Jedni wyjeżdżają, drudzy wjeżdżają. I teraz naprawdę daje mi do zastanowienia to, czyj był pomysł z tymi parkometrami. Czyj to był pomysł? Ja wiem, że może trzeba usprawnić ruch, ale czy to na pewno usprawnia ruch? Te parkingi świecą pustkami. Ludzie jeżdżą, szukają gdzieś jakiejś dziupli za darmo, żeby tam się wcisnąć tylko. I tam stoją. No widzicie, wszystko, gdzie jest darmo, to się stoi. No tu mamy osławiony grzybek. To jest jeszcze inna historia. Jedźmy sobie na parking koło kościoła. Ja się tak zastanawiam, jak będzie pogrzeb jakiejś osoby nie z Radzynia, z jakiejś podradzyńskiej miejscowości, wioski. Przyjadą żałobnicy, którzy nie mają pojęcia nawet o tym, że jest tutaj coś takiego jak parkometr i pan inkasent, oczywiście złowrogi pan inkasent, i że ten pogrzeb może ich drogo kosztować. Stoi kilka samochodów, nie powiem. Kilka samochodów stoi. Biletów to nie widzę. Co za darmo teraz jest? A nie, tu jest bilecik, Kilka samochodów stoi. Więc jak widzicie, nie jest swingowane to, co robię. Tutaj stało kilka samochodów. Jeszcze czy przez pół godziny coś zmieniło się pod ryneczkiem. I tak wracając do moich przemyśliwań, to się tak zastanawiam, czy to usprawniło, czy to pomogło mieszkańcom? Nie, wprowadziło chaos, w niczym nie pomogło. Więc wracajmy do tego, czyj to był pomysł. Mi się wydaje, że no nie mam pojęcia, czyj mógł być to być pomysł, ale słyszałem takie tłumaczenia, że na 2 złote to każdego powinno być stać, żeby się tu zatrzymać. No tak,
Teoretycznie tak. Ale jak do tej piekarni, którą mijam po lewej, przyjeżdża pani kupić chleb za 2 złote, powiedzmy, czy tam za 3 złote, no nie ma nikogo, 2 samochody stoją. Za 2 złote chleb i ona ma zapłacić 2 złote za parkowanie, no to trochę to się mija z celem. Ja wiem, że na pewno ten, który wymyślił te strefy płatnego parkowania, to powie 2 złote to jest nic. Tylko może ten ktoś to zarabia z paręnaście tysięcy brutto, może 20, może 15, może netto. I wtedy może powiedzieć takiej emerytce, co może ma renty 1000 zł, że co to jest 2 złote? Co to jest 2 złote? Ale trzeba podjechać w jedno miejsce, w drugie miejsce, bo jest się emerytem, nogi bolą, ręce bolą. I co wtedy? Tu 2 złote, tam 2 złote i tam jeszcze 2 złote i jest 6 złotych. Słyszałem takie opinie, że w Urzędzie Miasta zorientowali się, że troszkę tego nie przemyśleli. Nie przemyśleli do końca tego, nie przewidzieli tego, co się będzie działo, tego niezadowolenia wśród ludzi i tego bałaganu, i tego dyskomfortu, jeszcze nie wiem, jak to nazwać. Powiedzmy sobie, granda w biały dzień. Tak, jesteśmy gnębieni z każdej strony podatkami, opłatami, a to nowy ład, a to nowy bezład, nowe podatki, paliwo poszło w górę, wszystko poszło w górę, no nie będziemy kupować tanio od ruskich, będziemy kupować tanio, w cudzysłowie, od innych. Nie chcę tu się wypowiadać na temat tych sankcji, bo te sankcje obowiązują Polskę, a nie Rosję. Niemców na przykład nie obowiązują. Wszyscy się mają dobrze. I jeszcze pokażę wam jeden parking, który dzisiaj jest pusty. Ale jutro będzie najbardziej zaludnionym i odwiedzanym parkingiem w Radzeniu. Jutro, a nie dzisiaj. Bo jutro swoje podwoje otwiera odnowiona, przygotowana na tysiące klientów duża Biedronka. Od 6 rano bezpłatny parking pod Biedronką zaprasza swoich klientów. Notabene powiem tak, że galerie handlowe w dużych miastach kiedyś miały płatne strefy parkowania. Ale w czasach covidowych, kiedy się zrobiło krótko, zrezygnowały z opłat za parking. A teraz jest krótko. Dlaczego miasto nie zrezygnuje z pobierania opłat na parkingach? Znaczy nie zrezygnuje. No chodzi o to, żeby chociaż ta pierwsza godzina była darmowa. W jaki sposób to rozwiązać? A najlepiej byłoby to rozwiązać w taki sposób, że do godziny nie trzeba by było biec do parkometru, wprowadzać danych pojazdu i tracić kilku cennych minut. No mamy Biedronkę. Jutro tutaj tak nie zaparkujecie już. O nie. To promocje. Przemocje. No i cóż, zakończę ten może przydługi klip i powiem jeszcze raz, do zobaczenia. Zobaczymy, co będziemy pisać do Urzędu Miasta, składać zapytania, a niech się tłumaczą te swoje decyzje. W końcu odpowiadają finansowo za to. Pan burmistrz odpowiada finansowo za miasto, podobno. Cóż, do usłyszenia.